Igor, to na pewno nie jest taki początek 2020 roku, jaki sobie mogliście wymarzyć. Na pewno nie. No, wynik niezadowalający, okoliczności na pewno też nie. No, ale nie mamy co tutaj długo rozpaczać. Za tydzień równie ważny mecz i już myślimy o nim. Wyciągniemy wnioski, skupimy się na tym, co było dobrze, a co do poprawy i za tydzień będziemy walczyć o 3 punkty. W drugiej połowie oglądaliśmy inny zespół niż w pierwszej połowie. Co nam się stało? No, nie do końca tak się zgodzę. Myślę, że też dobrze zaczęliśmy drugą połowę. No, okoliczności boiskowe wpłynęły po prostu na nas trochę negatywnie. Myślę, że przeanalizujemy złe rzeczy i postaramy się je wykluczyć. Za tydzień gramy już z Legią Warszawa i chyba tą złość taką piłkarską trzeba będzie przekuć na to spotkanie i dać z siebie po prostu 120%. Na pewno tak. No, taki jest też nasz cel, żeby to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, zadziałało na nas, może to dziwnie zabrzmi, ale pozytywnie i żebyśmy to my za tydzień się cieszyli z 3 punktów.